Cześć, witajcie na kanale Kamil Lepa, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dniu dzisiejszym pokażę wam, jak zrobić miniaturkę. I ja wiem, już takich poradników było sporo. Ale w dniu dzisiejszym pokażę wam, jak to zrobić w programie, który jest po prostu za darmo. A nawet w dodatku nie musicie tego programu instalować. Pół roku temu gdzieś rzuciłem filmik Photoshop za darmo i większość z was po prostu ten program mogło poznać, a bardziej tą stronkę, bo to wszystko jest na stronie internetowej o nazwie Photopea. Jest to po prostu taka strona internetowa, na której jest darmowy Photoshop i na nim możemy wykonywać grafik. No i właśnie dużo z was pytało mnie, jak coś takiego wykonać, więc w dzisiejszym przychodzę do was właśnie z takim poradnikiem. Więc jeżeli filmik wam się spodoba, bądź też jesteście tutaj nowi na tym kanale i chcielibyście więcej takich filmików, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję zwłaszcza na moim kanale, bo by mi wtedy naprawdę bardzo milutko. A ja bardzo wam dziękuję za 50 tysięcy subskrypcji, jesteście naprawdę wielcy. Dalej nie wiem, co powiedzieć, ale na pewno wyczekujcie czegoś z tej okazji. Jeszcze nie wiem czego, ale na pewno na czasie coś wrzucę i wam opublikuję. Oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam Kubaza Gaminga, Hubiego Jubiego, Jakitona, Bastka HG, Eryka Grzelaka, Gochę, Kopciaka Bora, ProGame'a, Kawsona, Kazi Kozaura oraz Kaspra Białasa. Dziękuję wam bardzo serdecznie, chłopacy, bądź też i dziewczyny, że kliknęliście ten niebieski przycisk wesprzyj i wesprzeliście mój kanał. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Jeżeli oczywiście ktoś z was również chciałby wesprzeć mój kanał i zostać pozdrowiony na kolejnym filmie, no to oczywiście może, ale pamiętajcie, że to jest dobrowolne. Ja was do niczego nie zmuszam. Jeżeli ktoś chce, to może, a jeżeli ktoś nie chce, to nie musi. Ja już nie przedłużam, przechodzimy do komputera. No i zapraszam was bardzo serdecznie do dzisiejszego odcinka. Okej, znajdujemy się już właśnie przy komputerze, no i co musimy zrobić? Po prostu na naszej przeglądarce, nieważne czy to jest Chrome, czy to jest Vivaldi, czy to jest jakaś inna przeglądarka, ja aktualnie korzystam z Vivaldi przez V, wpisujemy sobie tutaj photopea.com, photopea. Linka też do tej stronki znajdziecie w opisie. No jak już wejdziemy sobie, to możecie zauważyć, że coś ta stronka może wam, no po prostu coś wam może to przypominać. No i dobra, zaczynamy. Klikam sobie plik, nowy, no i oczywiście tworzymy nowy plik. Wpisujemy sobie 1920x1080. Pyk, 1080, resztę zostawiamy tak jak jest i klikamy sobie utwórz. Dobra, mamy naszą, nasz projekt może utworzony i teraz tutaj powinniśmy wrzucić jakieś zdjęcie. Jeszcze raz odpaliłem przeglądarkę. Ja tak się zastanawiałem, co byśmy mogli zrobić i wydaje mi się, że zrobimy podobną miniaturkę. Umówmy się tak, zrobimy w tym odcinku jakąś miniaturkę podobną do tych moich. Coś ogarniemy, dobra? Coś na ten styl. Dobra. A więc tak, po pierwsze co, to na pewno musimy wrzucić jakieś nasze zdjęcie. Więc dajcie mi chwilkę, jakieś zdjęcie poszukam i widzimy się za chwileczkę. Okej, mam tutaj zdjęcie swoje do poprzedniego gdzieś tam filmiku, więc sobie tutaj przerzucamy do Photoshopa, tutaj było ładowanie. No i okej, mamy nasze zdjęcie wrzucone. Klikamy sobie na początku w tym miejscu, oboje gdzieś tutaj, żeby po prostu zaliczyło nam, że my jesteśmy na tej przeglądarce i klikamy sobie Enter. Dobra, mamy i teraz tak, klikamy sobie. Albo jeszcze warto wziąć pod uwagę to, że działanie tego Photoshopa zależy od naszego internetu, bo wiem, że kiedyś, jak miałem sobie internet, to troszeczkę mi to lagowało, a teraz na przykład wszystko pięknie, superancko działa, ale wtedy miałem sobie internet, to miałem gdzieś 2 MB na sekundę, więc nieważne. Dobra, wracając. Teraz szukamy takiego narzędzia, jakim jest to Pen Tool. Klikamy sobie tutaj i trzymamy Alta lewego na klawiaturze i scrollem myszki jedziemy do przodu. Dobra, mamy. A później jak sobie myszką, tym scrollem lecimy w górę, no to lecimy w górę, a w dół to w dół. A jak trzymamy Ctrl jeszcze lecimy w górę, to lecimy sobie w lewo, bądź też w prawo. Dobra, wybieramy to narzędzie, no i sobie zaczynamy wycinać, czyli lecimy sobie tak dookoła. Przy okazji wypełni możemy już dać na X-a, proszę bardzo, żebyśmy mieli coś takiego. No i teraz oczywiście poruszam się po programie, czyli scroll do góry, o, sorry. I sobie wycinamy całą naszą postać. Wycinamy sobie, wycinamy. Jak sobie w prawo, w lewo, no to oczywiście tym kontrolem się jeszcze posługujemy. No i scrollem myszki oczywiście jedziemy do góry albo na dół i wycinamy całą naszą postać. Pamiętajcie, że im bliżej będziemy, na przykład można tak wycinać, ok, ale pamiętajcie, że im bliżej jakby jesteśmy, poczekajcie, im bliżej jesteśmy, no to oczywiście tym tym oczywiście dokładniejsza jest nasza jakby praca, nasze wycięcie naszego, naszej postaci. Więc ja szybko teraz wytnę to zdjęcie i widzimy się za chwilkę. Okej, wyciąłem sobie dookoła, jakby, więc proszę bardzo, mamy. No i teraz lecimy sobie tutaj, na przykład tutaj przybliżamy sobie i klikamy do tego miejsca, pyk. Dobra, powinniśmy mieć chyba, a nie, nie trafiłem. Powinniśmy mieć wyciętą całą postać. I okej, mamy jakby nasze zdjęcie wycięte. Co teraz musimy zrobić? Klikamy sobie prawym przyciskiem myszki i wybieramy Make Selection. OK, no i klikamy sobie OK. Dobra, mamy coś takiego. Mamy jakby nasza obwódka się zmieniła na coś innego. Teraz klikamy na nasze zdjęcie, Ctrl-C i Ctrl-V. Zezwolimy już. No i dobra, mamy wycięte nasze zdjęcie. Dobra, proszę bardzo, jest gotowe. Teraz możemy polepszyć nasze tło. Klikamy na nasze tło, o, proszę bardzo. Wchodzimy w filtr. O kurde, to trochę inaczej wygląda. Rozmycie, no i wybieramy rozmycie gaussowskie. Wybieramy sobie to, no i sobie rozmazujemy troszeczkę nasze tło. Na przykład
Coś takiego. Dobra, mamy gotowe. Teraz, na przykład chcemy jeszcze zmienić kolorystykę naszego tła. Czy tutaj da się w tym Photoshopie to zrobić? Tu mam ogólnie historię naszych działań. Teraz tak się szczaiłem. Chyba musimy kliknąć to. Tak, nowa warstwa dopasowania. Klikamy i tu wybieramy sobie barwa i nasycenie. Dobra, teraz master zmieniamy sobie na... Czemu to takie dziwne jest? Koloryzuj wybieramy, może tak? Aha, tak to działa. Dobra, ja chciałem czerwone ogólnie tło, więc tutaj wpisujemy sobie 0, tutaj zostawiamy stówkę, tu po prostu nie ma takich kolorów jak w normalnym Photoshopie, ale tu jest czerwone i tu jest czerwone chyba, a nie, bo to jest nasycenie. Tu jest czerwone, nieważne, po prostu musimy dać nasycenie na maksa i później barwą się po prostu bawimy i tu mamy wszystkie kolory, które mogą nas interesować. Dobra, dajemy sobie 0 i jeszcze sobie... gdzieś tak ściemnimy. Dobra, mamy ok. Teraz tak, dużo z was może mieć też słabo wyciętą postać. Jak to naprawić, żeby... jakby to ogarnąć, żebyśmy mieli... Jeżeli mamy tak krzywo wycięte, na przykład tutaj jakieś niebieskie elementy, możemy to naprawić gumką. Klikamy w gumkę, wchodzimy tutaj i twardość dajemy na 0. Rozmiar możemy zostawić 15. Przybliżamy sobie oczywiście altem. No i nie wiem, czy tak da się. Kwadratowymi nawiasami, czyli takimi, proszę bardzo, takimi... takimi i takimi nawiasami możemy sobie zwiększać lub zmniejszać gumkę. No i sobie właśnie tą gumką jedziemy dookoła, jak widzicie. No i sobie usuwamy te elementy, które nam się nie podobają właśnie na naszym tym. No i tak moglibyśmy zrobić w takich momentach, jak tutaj jesteśmy, to nie robimy tak, no bo widać, trochę nam ucho się usuwa, tylko sobie zmniejszamy tą gumkę. O, to wyleciałem. I teraz coś takiego robimy na przykład. No i tak oczywiście możemy zrobić całą jakby dookoła naszej postaci. Ale jak wiadomo, nie chcę wam też czasu zabierać, ja tylko tutaj jeszcze zrobię tak na szybko. Ogólnie najgorzej jest, jak ktoś ma długie włosy albo albo takie kudły do góry, jak ja na przykład. Jeżeli chodzi o na przykład kamery RAW czy coś tego typu, że możemy poprawić jasność, możemy poprawić kontrast i tak dalej, niestety nie możemy. Aczkolwiek możemy to zrobić poprzez tworzenie nowej warstwy. Chociażby na przykład jasność, kontrast, bądź też na przykład krzywe, balans, nasycenie. Co tu wam jeszcze mogę polecić? Filtr fotograficzny, nie wiem co to jest, pierwszy raz to widzę akurat. No i w taki sposób na przykład się pobawić. Ja już tego nie będę robić jakby. Zajmiemy się kolejną oczywiście rzeczą, czyli dodaniem tekstu. Klikamy sobie tutaj takie coś jak te, o, takie narzędzie na te. Klikamy sobie tutaj na przykład, no i teraz wpisujemy nasz tekst. Na przykład, jak zrobić... Dobra, i znak zapytania. Ctrl A. I tutaj mamy rozmiar, jedziemy sobie w prawo na tym napisie. Oczywiście musimy trzymać lewy przycisk myszki, żeby tutaj poruszać tym. No i klikamy sobie na sobie to narzędzie. No i sobie ustawiamy mniej więcej, gdzie chcemy tą czcionkę. Znaczy ten cały nasz napis. No i teraz tak, jak widać, ani kolor nie powala, ani czcionka nie powala. Więc na początku sobie wybierzmy inną czcionkę. I teraz jakie tu są czcionki? To jest kurde dobre pytanie. Ja wam coś poszukam i wam zaraz powiem, co polecam, dobra? Może tak się umówmy. Dobra, wiecie co, tak sobie przeglądam te czcionki i żadne jakby tak chociażby z tego wyglądu mi się nie podoba. Więc zauważyłem tutaj opcję przy okazji załaduj czcionkę, więc sobie tak zrobimy. Poczekajcie. Albo nie, dobra, mam pomysł jak to można zrobić. Bo ja wiem, że miałem jedną czcionkę zapisaną w pobranych, poczekajcie, ja to znajdę. Albo nie ma. Mam, dobra, a słuchajcie, mam tutaj zapisaną czcionkę Product Sans, więc sobie to możemy wykorzystać. Akurat, że ją tutaj mam i jej nie usuwałem, więc chodzimy sobie w pobrane. Tutaj pewnie ekran jest zamazany, bo nie wiem, co tutaj mogę się spodziewać, co tutaj się znajduje. No i tak, szukam sobie teraz tej czcionki, gdzie ona jest. Gdzie ona kurde jest? Dobra, mam, wybieramy sobie. Produkt szan coś tam załadowane. No dobra, nieważne, ważne, że załadowało. Wracamy tutaj. No i szukamy tego, czy jest produkt sans. Dobra, jest, klikamy sobie, pyk. Ale nie załadowała mi się chyba. A nie, załadowała mi się, dobra, klikamy sobie bold. No i tutaj niestety ta czcionka nie ma polskich znaków, więc musimy zrobić coś takiego. I na przykład napisać to z caps locka, zrobić. Dobra, jak zrobić. I zrobimy sobie, dobra, bold nie zostanie, ok. Dajemy sobie w tym miejscu na przykład Ctrl T i trzymając Shift i Alt możemy sobie powiększać tą czcionkę. Proszę bardzo, coś w taki sposób. I dobra, zostawiamy to. W tym miejscu klikałem prawym wszystkie myszki, opcje mieszania i teraz się zaczynamy bawić. Nakładanie koloru damy sobie żółty. Dobra, niech będzie. Taki, zrobimy po prostu taki styl, jaki aktualnie obowiązuje na YouTubie. Teraz tak,
cień zewnętrzny. Najpierw zaczynamy od cienia takiego za nami, czyli coś takiego typu jak teraz jest, myślę, że jest ok, tak domyślnie. Nic tutaj nie trzeba chyba robić, albo zrobimy. Dobra, zostawcie sobie tak jak ja mam teraz, tak będzie chyba najlepiej. Ok. Więc jak macie coś innego, to ustawcie sobie tak jak ja na przykład mam, jeżeli ktoś robi 1:1 z poradnika, klikamy sobie tego plusika. I teraz nie wiem, który jest ten wyżej i ważniejszy, bo robiłem to przed poradnikiem i okej, ten jest ważniejszy. Dobra, klikam sobie ok, ustawiam oczywiście pomarańczowy. I tak, rozpiętość na 0, rozmiar na 0, krycie na 100%, zwykły zmieniamy na 0 zmienimy sobie na pomnożenie. Gdzie jest mnożenie? Chyba to jest to. I odległość dajemy sobie w dół. No i czemu tego nie widać? Kurczę, pieczone. Dobra, zmienimy sobie na zwykłe na razie. Tutaj jeszcze w kącie zmieniamy sobie na 90. Proszę bardzo. 90, odległość w dół. O, coś takiego na przykład. Dobra, jest gitesik, o to chodzi. I mamy jeszcze tutaj dwie opcje, cień zewnętrzny i wewnętrzna poświata. Chodzimy na wewnętrzną poświatę. Wybieramy również pomarańczowy kolor. Proszę bardzo. Tutaj zmieniamy znowu na zwykły na razie. I ja teraz sobie tutaj wszystko ładnie dopasuję. Cyk. I cyk. Dobra, myślę, że tak jak jest teraz, jest ok. Nie ma co tutaj się bawić. No i jeszcze tutaj poprawię ten cień, bo chyba tak za bardzo w dół poleciał, tak mi się wydaje. Dobra, ok. Krycie sobie jeszcze zmniejszę. Spoko. No i wchodzimy na cień wewnętrzny. I na cieniu wewnętrznym możemy sobie zmienić na biały. Proszę bardzo, ok. I sobie tak. To w ogóle jest zauważalne? O, teraz jest zauważalne, dobra. I tutaj wiecie co, możemy sobie zostawić zwykły, albo możemy ustawić nakładka. Dobra, mamy gotowe. I klikamy OK. Mamy pierwszy tekst zrobiony. Teraz klikamy sobie na nasz tekst, Ctrl J, jedziemy na górę. No i na przykład na mojej czcionce możemy sobie zmienić bold na bold italic, albo samo italic. O, proszę bardzo, i napiszemy tutaj ja się pogubiłem w akcji. Tutaj powinien być napis na przykład jak zrobić. Proszę bardzo. O, sorry. Jak zrobić, a niżej jak zrobić na przykład poradnik. Dobra, jak zrobić na przykład poradnik. Cyk, tutaj oczywiście usuwamy to. Dobra, dajemy gdzieś tutaj na przykład. Proszę bardzo, i teraz musimy zmienić ten kolor naszego napisu, żeby one po prostu się razem ze sobą nie zlewały. Nakładka koloru zmieniamy z żółtego na biały. Proszę bardzo, ok. Następnie wewnętrzna poświata zmieniamy sobie na taki niebieski, coś w tym stylu. Będzie chyba najlepiej, tylko tutaj musimy się pobawić jeszcze rozmiarem. Ok, coś takiego, poczekajcie jeszcze. Tutaj ta czcionka jest w ciul jakby wąska. A, zasięgiem trzeba się pobawić, dobra. To zasięg 48 dajemy. I myślę, że tak jak teraz sobie przepiszecie, przerzucicie, będzie ok. Dobra, tylko sobie jeszcze ten kolor jasny zmienimy na coś takiego. Dobra, mamy ok. Cień wewnętrzny, no to oczywiście możemy sobie zostawić tą nakładkę. Tutaj się nie bawimy, ale cień zewnętrzny zmieniamy również na biały. Dobra, mamy gotowe. Mamy nasz napis oczywiście gotowy, teraz ja się napiję, przepraszam. No i teraz tak, wybieramy sobie jedną z warstw tekstowych. Trzymając Ctrl klikamy na drugą, mamy obydwie zaznaczone. Ctrl T, trzymamy Shifta, powiększamy na przykład gdzieś dotąd i sobie obracamy na przykład ten tekst. Pyk. Tak, klikamy Enter, no i dobra, mamy nasz tekst również ustawiony. Teraz tak, klikamy sobie tutaj na tą warstwę, trzymamy Ctrl to i to, Ctrl T. I jeszcze jakoś fajnie wyśrodkujmy nasze zdjęcie, nasze tło z tyłu. Dobra, coś takiego myślę, że będzie ok. No i ok, na sam koniec możemy tutaj jeszcze wrzucić w tym miejscu jakiś obrazek. Obojętnie, wejdźmy sobie na przeglądarkę, sobie już jesteśmy na przeglądarce. Wejdźmy sobie na przykład na YouTube'a, albo już jesteśmy na moim kanale. Zrobimy Ctrl Alt Prytysycy. Albo nie, szybciej i wam bardziej się to przyda. Windows, klikamy taki przycisk jak klikamy normalnie i wam się coś takiego wyświetla. Klikamy Windows, Shift i S, wszystkie te trzy przyciski naraz, teraz coś takiego się wam wyświetla. No i zaznaczamy sobie od tego monitora aż do końca tego monitora. W sensie cały jakby przekąt do monitora, bądź też na przykład dany element. W sumie moglibyśmy zrobić dany element, poczekajcie, zrobimy tak. Wjedziemy na samą górę i zrobimy coś takiego, dobra. Niech będzie, mamy wycięte. No i teraz wracam do naszego Photoshopa. Photopea, Ctrl V wrzucamy i dajemy to pod nasze zdjęcie. Dobra, Ctrl T następnie, trzymając Alt i Shift zmniejszamy naszą graficzkę. Dajemy ją tutaj na przykład.
Proszę bardzo, i mamy to gotowe. Jeszcze trochę przesunę moją postać w lewo, ale nie mogę jej zrobić tak, bo tutaj jestem normalnie, więc muszę sobie jeszcze bardziej powiększyć i się po prostu przerzucić tam dalej. Dobra, myślę, że teraz będzie ok. Ok, teraz tak, zajmiemy się jeszcze tym zdjęciem. Klikamy prawie wszystkie myszki, opcje mieszania i zewnętrzna poświata. Zrobimy sobie na biały. Cyk, ok. Tutaj damy sobie nakładkę, krycie na 100%, rozpiętość i rozmiar, coś takiego. Ok, myślę, że jest ok. Jeszcze możemy sobie dać wewnętrzna poświata, koloru równie białego. Ok, równie nakładeczkę walniemy, cyk. I również zrobimy coś chociażby takiego. Albo możemy ten biały zmienić na czarny. Jak kto uważa, możemy w sumie tak zostawić. Chociaż, no nie wiem, jak kto uważa, możemy też sobie zrobić tak pod czerwień. Ok, coś takiego zostawmy, ok. No i ok, teraz jeszcze zajmiemy się naszym zdjęciem, chociażby naszym blaskiem z tyłu i tak dalej, bo o tym zapomniałem, przepraszam. Opcje mieszania również, zewnętrzna poświata, może być ta nakładka również. Wewnętrzna poświata, tutaj możemy zastosować coś takiego. I też będzie się to spoko prezentować. Oczywiście w Photoshopie normalnym, jakbyśmy coś takiego zastosowali, to oczywiście jeszcze fajnie to będzie tutaj wyglądać. Tutaj niestety czegoś takiego nie ma. Co to jest za gradient? Co tu się... Co... Aha, dobra, bo mi się gradient się... Dobra, nie było tematu. Krycie sobie jeszcze możemy troszeczkę zmniejszyć, na przykład coś do takiego. Albo też możemy sobie biały zmienić na czerwony. Proszę bardzo. I zastosować zamiast nakładki ekran. I wtedy możemy sobie, zmieniając krycie i rozpiętość... O kurde, już mi właśnie lagują te. Możemy sobie zrobić taki lekki blask na naszej... Na naszej po prostu postaci. Dobra, mamy ok, klikamy. I co jeszcze możemy zrobić? Pod koniec całego, jakby... pod koniec naszej grafiki, albo jeszcze klikając tutaj na nasze zdjęcie, jakbyśmy chcieli je fajnie rozmyć, możemy albo zastosować rozmycie gaussowskie, bądź też pikselizuj mozaika. O, proszę bardzo, i możemy sobie tak fajnie jeszcze zamazać nasz ekran. Proszę bardzo, klikamy OK. Dobra, i teraz tworzymy nową warstwę. Dajemy ją na samą górę. I to jest już taka jakby wykończeniówka, którą ja kocham. Wybieramy pędzel, mam nadzieję, że to jest pędzel, tak. Wybieramy sobie kolor biały. Proszę bardzo. Następnie na klawiaturze tymi oczywiście znakami, czyli ten prostokąt, ten prostokątny nawias i ten prostokątny nawias, tymi prostokątnymi nawiasami tutaj sobie po prostu trzymamy, powiększamy warstwę. A sorry, jeszcze to musimy zmienić na twardość 0. Dobra, klikamy sobie na przykład w taki sposób. O, proszę bardzo. Mniej więcej tak jak ja teraz to zrobiłem, w ogóle sobie to wyłączę. Klikamy sobie jeszcze również w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu i na przykład w tym miejscu. Dobra, teraz jak pomyślicie, co to jest, co to ma być, ale poczekajcie. Klikamy sobie zwykły, zmieniamy na nakładka. Pamiętajcie, żeby mieć właśnie tą warstwę zaznaczoną. Klikamy sobie nakładka. No i okej, zobaczcie. Tak wyglądało przed, tak wygląda z. Możemy sobie jeszcze stworzyć kolejną warstwę. To już odchodzę od tego, ale je zawsze warto spróbować. Jak na przykład mamy kolorystykę czerwoną, wybieramy sobie czerwony kolor. Klikamy sobie na przykład tutaj. I tutaj zmieniamy sobie na ekran. Proszę bardzo. I tutaj krycie sobie możemy zmniejszyć, bo to jest mocny ten blask. Ok. Oczywiście kliknąłem Enter, bo mi się coś nie zaakceptowało. Możemy coś jeszcze tutaj kliknąć na przykład. Oczywiście jak coś nam się nie podoba, to możemy Ctrl Z zrobić. No i taką miniaturkę sobie możemy ogarnąć. Ctrl Z. Jeszcze spróbujmy tutaj zmienić na żółty. I coś takiego typu. I dać tutaj. Dobra, to zrobimy na nowej warstwie. Pyk. Tworzymy nową warstwę, jeszcze jedną. I zrobimy coś takiego. Dobra. Zamieniamy to na ekran. Krycie oczywiście zmieniamy na takie 2.30. No i okej, mamy naszą miniaturkę gotową. Jeżeli coś nam się nie podoba, na przykład tym czerwonym, jak tutaj, wybieramy to, wybieramy gumkę. Oczywiście pamiętajcie, twardość na 0, rozmiar tylko sobie zwiększymy. No i sobie możemy po naszej postaci zjechać, jeżeli coś tutaj nam się nie podoba, albo też na naszym screenshotcie. Wiadomo, albo po prostu na naszym screenshotcie. No i dobra, w taki szybki sposób ten filmik nagrywam 24 minuty, czyli... Jeżeli jakbym tego nie nagrywał, albo wy wejdziecie do wprawy, to myślę, że w 15 minut taką miniaturkę jesteście w stanie zrobić, bądź też szybciej. Możemy jeszcze pod koniec, nad naszą warstwą z tekstem, a pod naszymi tekstami, nie, nad naszą warstwą z postacią, a pod warstwami z tekstem, stworzyć jeszcze jedną warstwę i koloru czarnego. Ok, wybieramy pędzel pod B, on jest, i zrobimy sobie taki jeden przejazd. Oj, trochę za mocno.
przejdziemy po prostu tak, o, myszko. No i dobra, mamy też jakiś taki cień na nasz napis zrobiony. No i voila, mamy naszą miniaturkę zrobioną. Jeżeli chcielibyście na przykład jakiś inny poradnik właśnie z Photoshop AI, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. A teraz zapisujemy, klikamy plik, eksportuj jako PNG. No i oczywiście jakoś na 100%. To robimy bardziej na takie prace, które na przykład nie chcemy rzucić na YouTube, bo jak chcemy rzucić to na przykład na miniaturkę, na YouTube'a chociażby, to pamiętajcie, że nie możemy przekroczyć tutaj wartości powyżej 2. Czyli jak mamy jedynkę, no to jest ok, ale jak będzie tutaj dwójka, trójka, czwórka, no to już ta, no to już po prostu tej miniaturki nie wrzucimy na YouTube'a, ponieważ maksymalnie miniaturka może ważyć 2 MB. Jak widzicie, mamy tu 1,8, czyli możemy to wrzucić, ale jeżeli będzie tutaj za dużo, to możemy albo jakoś sobie zmniejszyć, wtedy tutaj ona się, jak widzicie, zmniejsza. Oczywiście jakość miniaturki też się zmniejsza, bądź też możemy kliknąć plik, eksportuj jako i wybrać JPG. Wtedy ten JPG, jak widzicie, waży o wiele mniej. A, tylko jakość damy na 100%. O, widzicie, troszeczkę jest zmniejszona, a jest jakość podobna, więc, albo taka sama nawet. Więc ja sobie wybiorę PNG, bo jakoś bardziej do tego jestem przyzwyczajony. Klikamy sobie zapisz. No i okej, zapisała nam się miniaturka do zakładki pobrane, jak dobrze pamiętam. Tak, jest. No i sobie możemy wejść i zobaczyć, jak naszą miniaturkę ładnie wykonaliśmy. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Jeżeli oczywiście wam się filmik spodobał i wam pomogłem i teraz wasze miniaturki będą o wiele ładniejsze, no to oczywiście możecie mnie wynagrodzić, zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę na moim kanale, byłoby mi wtedy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo milutko. No i co? Do następnych poradników, trzymajcie się. Ja wiem, że coś takiego chcieliście, więc mam nadzieję, że teraz z tego poradnika jesteście bardzo zadowoleni. No i życzę wam oczywiście jak najwięcej fajnych prac, żebyście mogli je wykonywać, a nawet je podsyłać na mojego maila, czyli ocenianie.nalepa, i wtedy co jakiś czas oceniam właśnie te prace na filmiku. Więc to byłoby właśnie na tyle. Dzięki wielkie, że obejrzeliście ten odcinek do końca. No i oczywiście widzimy się na zakończeniu dzisiejszego odcinka. Okej, więc dziękuję wam bardzo serdecznie, że obejrzeliście ten filmik do końca. Jeżeli filmik wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczki na moim kanale. Byłoby mi wtedy naprawdę bardzo, bardzo milutko. Ja tymczasem się z wami żegnam, bo już mi w ustach się sucho robi. Trzymajcie się, do dostępnych filmów. Cześć!